Siemano, siemano, z tej strony Kolejowy Meksikano, <laughs> witam Was serdecznie. Tym razem nie w lesie, mamy niedzielę, tak honiesie a Meksyk nie jest w tej chwili w lesie. Jesteśmy słuchajcie w Płocicznie, w Płocicznie koło Suwałk, gdzie jest kolejka wąskotorowa, którą można na wakacje się przejechać. Oczywiście nie taką, to jest złomik, który stoi po to chyba, żeby sobie może nie wiem, zdjęcie na pamiątkę walnąć. Ale przejdziemy się i zobaczymy, jak wyglądają tu bilety w tym roku. Byliśmy w tamtym roku tutaj nie ukrywam. Zajrzymy więc w tym roku, jakie są ceny. Na co ja was zapraszam. Co jeszcze dzisiaj będzie? No, poruszymy temat handlu na cmentarzu. Na moim przykładzie, na moim przykładzie, a przykład jest wiarygodny, bo handlowałem, i to sporo czasu, znaczy sporo, jak komu sporo, koło roku. Z niczami i, i kwiatami na cmentarzu, więc to będzie w dalszej części filmu. Poruszymy też temat, słuchajcie, e, 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 bluzy Majora. Poruszymy temat bluzy Majora. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? Dostałem go w prezencie. A może do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś? Albo czujesz, że się wygłupiłeś, ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Chciałbym poznać historię tego swetra. Jak byłem w technikum, to nam takie na warsztatach dawali. Ale to wszystko. W dalszej części teraz skupmy się na tym, e, co możemy zobaczyć e, przy kolejce wąskotorowej w Płocicznie. Oczywiście mamy piękne wiaty i prawdopodobnie tu nawet można palić ogniska. Świetny domek. O, ten domek robi robotę, kurde, starodawny domek. Trochę, przy... no nie no, nie przypomina mi mojego. Dachówka podobna, właściwie taka sama. Mamy miejsce na ognisko, jedno i drugie, więc prawdopodobnie można tu palić ogniska. W, w jaki sposób nie wiem, czy jest to organizowane, czy, czy też czy też kurde słuchajcie, czy też może każdy przyjść kto y, tutaj mieszka, bo tu też można wynająć sobie pokój na noc. Na dole jest restauracja. Na górze są pokoje. Jakoś chyba tak. Więc można sobie tutaj e, nawet wynająć pokój. I może osoby, które wynajmują pokój, mogą się rozpalić właśnie tutaj takie ognisko, widać. Jeszcze niedawno było palone. Kiki na kiełbachę przygotowane, jest gdzie usiąść. Także super miejsce, a tam jest stacja, tam jest stacja. Stacja. Z której wyjeżdża się na taką objazdówkę, tą kolejką wąskotorową, wąskotorową, bo wąskie są tory tutaj, jak widać i tędy się przez tą bramę wyjeżdża. Ja nie będę mówił, co mi to trochę przypomina, że przez tą bramę, nie, ale, ale bo to nie by, był dobry, nie by był dobry przykład, nie. Ale no, wyjeżdża się przez bramę i już, nie. Tak wygląda, słuchajcie, tutaj ta kolejka wąskotorowa. I te wagoniki. Byliśmy jeszcze raz, powtarzam, byliśmy tu kilkukrotnie. Natomiast y, dla tych, którzy nie widzieli, myślę, że warto pokazać jak te wagoniki wyglądają i właśnie takimi wagonikami jedzie się na taką objazdową wycieczkę po terenach y, chyba Wigierskiego Parku Narodowego. Wolno jedzie. <laughs> Można wysiąść, kwiatków nazbierać, wsiąść rezerwacja. Jak widzicie, są rezerwacje. Nawet nawet nie przypuszczałem, że aż taką popularnością to się cieszy. W środku, no cóż, zwykłe ławy dla zabawy. Tak samo tutaj, chyba zwykłe ławy. Można sobie usiąść yy, i podziwiać. I podziwiać piękne okolice i lasy, yy, z, za nawet bez okien. Tutaj już się z oknami to chyba coś lepszego. Ja nie sięgam, bo ja za krótki jestem, ale wy będziecie mogli spojrzeć, czy są tam ławy, czy są tam yy, inne, inne rzeczy. Teraz zobaczymy, jak to z tenami. O Ciekawe, czy ja znajdę w ogóle, jak to z tenami jest, bo chyba w tamtym roku było tutaj, ale teraz jest napis o spływach kajakowych hmm, więc to nie to. Więc to nie to. Więc gdzie się. Proszę pana, gdzie się tu kupuje bilety? Ja nie mam zielonego pojęcia. Ale ja wam, że nie wiem gdzie. A! Jeszcze, kurde, pokażemy wam, co będzie ciągnęło te wagony. Tutaj mamy też kolejny stolik wchodzenie na tabor grozi wypadkiem można sobie wybić zęby oczywiście że tak jak żeby inaczej tu mamy pamiątki właśnie w tym domku ale gdzie się kupuje bilety o jest kasa kasa jak wół i takim takim sprzętem mniej więcej jest są ciągnięte te wagoniki więc niestety nie parowozem a raczej taką spalinówką bym powiedział bardzo podobną do tej wręcz Chyba nawet taką samą spalinówką Tam mamy jeszcze Tu mamy semafor pod, Można usiąść pod semaforem Na Meksyku ten bar odjech, To kiedyś się nazywał pod semaforem A propos tego semaforu Rozkłady jazdy Jak na lato Bo jesienią, zimą i wiosną Niestety raczej słabiutko To z tym jeżdżeniem Rozkłady jazdy Czy Aktualne, trudno mi powiedzieć, na pewno o 13 i o 16 jeżdżą, albo o 10 i o 13, czyli o 13 na 100% jeżdżą. <grym> tak bym Wam powiedział. Hmm, tutaj mamy piękne parkingi, jak widać. Tam dalsze wagoniki, jakby skład był za mały. Oni doczepiają wagoniki, tam jeszcze stoją e, eleganckie, czyste wagoniki, więc można sobie tym e, wagonikiem. Się podłączyć i wepchnąć jeszcze więcej ludzi. A tutaj mamy, słuchajcie, cały bar na dole. No i na górze, jak widać, nawet znaczek jest na górze. Słuchajcie, taki znaczek gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. Palcem pokazuję, ale nie mam palcówki. Yy, można sobie wynająć yy, spanie. Jest tam też coś dla dzieci. Słuchajcie, i teraz uwaga, pociąg. Przechodzimy przez tory, przez tory, ale teraz ruchu nie ma. Tam jest też plac zabaw dla dzieci który no oferuje jakieś fajne atrakcje i całkiem nieźle to wygląda powiem wam, no tu roboty robią te panie, z pani z panem, jadą wozem, rozweseleni, pan wąsaty, no cóż mogę skomentować, pani trochę taka męska jest, no ale trudno, różnie to bywa w życiu, już nie, 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 nie wynikajmy. Tam oczywiście piękne sanie, starodawne. Tutaj jakiś ten wóz. A tutaj mamy oczywiście coś dla dzieciaków. Jak będziecie z dzieciakami, no myślę, że się nudzić nie będą, bo jest kolejny pociąg. Tym nie będziemy jechać, ale tym się mogą dzieci przejechać wirtualnie albo w swojej wyobraźni. No i tutaj mamy mały plac zabaw. Także jest, powiem tak, jest co. Jest co robić, tu jeszcze z tyłu mamy jakąś wiatę, ja nie wiem, czy mogę tak pochodzić, czy nie, bo to już to chyba te zaplecze. No ale dosyć duży teren, dużo ławek, jest gdzie usiąść, na pewno, na pewno jest co zjeść. Czy smaczne? Tego Wam nie powiem, bo nigdy tu nie jadłem, ale idziemy po najważniejsze, idziemy po bilety, to znaczy zobaczyć ceny i też nie jeździłem, no bo w sumie... Ja nie wiem dlaczego nie jeździłem. Kiedyś miałem, miałem się przejechać, ale stwierdziłem, że ta kolej jedzie praktycznie tą drogą, którą ja jadę samochodem. I czy mi się tak koniecznie chce jechać? No nie wiem. W każdym razie idziemy teraz zobaczyć te bilety. Bilety, 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 bilety. Czy będzie niespodzianka i miłe zaskoczenie, czy będzie zaskoczenie niezbyt miłe? A bilety na kolejkę na, w gospodzie, czyli w gospodzie przy kolejce, czyli tam, gdzie byliśmy przed chwilą chyba. No i mamy ceny. Bilet normalny 48 zł. Dzieci 34 zł do 16, 7, do ukończenia 7 roku: 7 zł. Bilet dla psa pies na chę, chętnie pozwiedza, jadąc pociągiem, te wszystkie widoki piękne, także warto bilet dla, dla psa kupić za 7 zł. Pies chętnie to obejrzy, a jeszcze przy okazji może coś tam nagra dla Was albo, albo dla jego. I rozkłady jazdy, tak jak mówiłem, 10 i 13. Yy, chyba, że... A i w lipcu i w sierpniu 10, 13, 16, yy, także tak to, słuchajcie, wygląda. O! Teraz jak już tu jesteśmy, bo nie będziemy zmieniać na, na chwilę otoczenie, to porozmawiajmy o tym... O czym? O czym? O bluzie, no obejrzałem u, u organisty ten film o tej bluzie Majora, no i cóż... Yy, powiem tak, no... Zgodzę się z organistą, że na pewno nie jest to jedyna bluza na świecie, którą miał Major i być może tak jest, że faktycznie organista taką bluzę posiadał dużo, dużo wcześniej, bo skoro tam mówi, że zdjęcia są z Białorusi, gdzie był na tej Białorusi dużo, dużo, dużo wcześniej i, i w ogóle, nie? No to całkiem możliwe, że tak jest, ale sam fakt, że te zdjęcie, które ktoś tam opublikował, czy też sam organista, czy też, czy też ktoś, kto mu je robił w tej bluzie i zaraz po wiadomo, po tym kiepskim, złym wydarzeniu śmierci Majora, no... Wszystko wskazywało na to, że, że bluza została przejęta, i tutaj nie ma się co komu dziwić, że mm, takie przypuszczenia e, można mieć. Proste i logiczne. I oczywiście, jeżeli faktycznie e, ta bluza majora gdzieś jest w jakiejś paczce, bo na razie jej nie ma, i to też dziwnym trafem nie ma tej bluzy nigdzie, tylko organista ma bluzę. Taką samą. I, I to też jest takie dziwne, podejrzane, więc mm, tak jak mówię, można, y, wręcz wskazuje na przypuszczenie, że jednak taką bluzę organista y, wziął y, po majorze w spadku. Natomiast jeżeli ta bluza się znajdzie, no to oczywiście ja osobiście, osobiście znaczy osobiście na filmiku przeproszę organistę, oczywiście, że tak. Tak jak zresztą obiecałem, że przeproszę za moje jakieś. Y, y, Powiedziałbym tak, pod śmiechujki, yy, ekoludka, jeżeli udowodni, że faktycznie yy, bierze się na poważnie za spłacanie długów Majora, to co obiecał wszystkim, bo jak wiem, kolejny jakiś film yy, wleciał na kanale Majora. Prrr, Major to kurde chyba nie ma co robić tam w tym niebie, skoro tak wrzuca te filmy. Yy, I wleciał oczywiście kolejny film, tym razem na temat organisty o hejtowaniu i że sam zostanie schejtowany. Oczywiście fajnie, że Major wrzuca jeszcze te filmy. Powiem Wam szczerze, że, 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 że super, nie? że ja myślałem, że Major już nic nie wrzuci, a Major, kurczę, tam działa. Działa i to i to widać, że się pali aż do roboty. No. Oczywiście yy, to był żart z przekąsem i, i wiadomo o co chodzi, o kogo chodzi. I oczywiście tam wyświetlenie całkiem fajne są i dlaczego ten film o organiście i o yy, o hejtowaniu nie wszedł na kanał, który ma ktoś, kto wrzucił film na kanał Majora, a ma przecież swój kanał. No wiadomo dlaczego, no bo na kanale Majora więcej osób to obejrzy. Proste i logiczne. Eee, także e, tyle co do bluzy, organisty. A teraz się przeniesiemy, jednak chyba do lasu, bądź też na jezioro. Jeszcze sam właściwie nie wiem, gdzie się, e, gdzie się udamy i tam Wam przybliżę, przybliżę od podszewki, jak wygląda handel z liczami na moim przykładzie, jak to wygląda, jak to jest cenowo, jakie wkłady lepiej kupić itd., 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 itd. Ja zapraszam Was, jeżeli jesteście chętni, a jeżeli nie, to już można wyłączyć ten film. A opowieść naszą o zaczynamy od Bartnego dołu, Bartny dół, yy, czyli jedna, jeden z przystanków. Jak widzicie, yy, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Może pod innym kątem światła. Jeden z przystanków e, kolei wąskotorowej, która jedzie właśnie stamtąd z tamtą jedzie w tamtym kierunku, cały czas przez las. Tu się zatrzymuje i tu ludzie mogą wysiąść i przejść się w tamtą stronę, co też uczynimy, a przy okazji poopowiadam wam trochę na swoim przykładzie o tym handlowaniu z niczami, i tak dalej. Od czego trzeba zacząć? Może skierujemy kamerę na widoki i inne rzeczy. Od czego trzeba zacząć? No przede wszystkim trzeba mieć miejsce, miejsce mm, do handlowania zniczami. Im większy cmentarz, tym lepiej. Im mm, ważniejsze wejście na cmentarz, bo to jest kluczowe w handlowaniu zniczami. Im macie ważniejsze miejsce, im bliżej wejścia do cmentarza i im bardziej wejście ważniejsze, czyli bardziej główne, tym większe szanse i większe prawdopodobieństwo na to, że może czegoś się tam na tych zniczach dorobicie. Garba na przykład, albo nie wiem czego, bo, 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 bo idzie, ale to do tego zaraz dojdziemy. No i cóż, trzeba zawijać się do urzędu miasta. Tak było w moim przypadku, w Białym Stoku. No i prosić o przyznanie takiego miejsca. Nie zawsze dają, ale czasami się udaje. No i mi się udało. Mi się udało. Miałem takie miejsce, miałem w bardzo dobrym punkcie. No i to mamy, mamy już miejsce, mamy miejsce do to, co trzeba wziąć, trzeba wziąć słuchajcie, e, trzeba wziąć e, słuchajcie, towar, towar, trzeba mieć towar, skąd towar? W każdym większym mieście są hurtowni zniczy i kwiatów sztucznych, bo kwiaty słuchajcie, to też jest bardzo ważna rzecz, e, mając już stanowisko na znicze i na handel zniczami, kwiaty to jest bardzo ważna rzecz, e, Ponieważ na kwiatach też się, powiem tak, krótko, dobrze zarabia, po prostu. Tutaj możecie sobie poglądać przy okazji mapkę. My jesteśmy tutaj, a kolej jedzie dalej, dalej, dalej. I nie wiem, czy gdzieś dalej jedzie. Więc trzeba się udać do hurtowni i nakupić tych kwiatów i zniczy. I tak dalej, i tak dalej. To już asortyment tylko i wyłącznie zależy od Was i od Waszego gustu, który musicie mieć nadzieję, że przypadnie też do gustu e, e, ludziom, którzy będą przychodzić na cmentarz. Bo zazwyczaj powiem tak, że jak będziecie mieli miejsce, jak Wam się w ogóle uda takie miejsce zdobyć gdzieś blisko głównego wejścia, to nie będziecie sami. Zazwyczaj będziecie mieli konkurencję i często tak bywa, że kiedy jest konkurencja, to naprawdę to jest walka na, na noże, na siekiery i topory. Oczywiście w przenośni, ale, ale zawsze ta konkurencja jest straszna. Jak jest z cenami? Oczywiście, że tak jak i w sklepach, tak i na. Straganach ze zniczami i kwiatami jest stuprocentowa przebitka albo też przebitka nawet ponad 100%. E, na przykład, co do kwiatów, zdarzało się, była przebitka nawet ponad 120-130%. No, licząc zakup sztucznych kwiatów, jak to się w ogóle robi? Jak to się robi z kwiatami słuchajcie sztucznymi? To jest bardzo proste. Jedziesz do hurtowni, kupuje się, można tam kupić. Wszelaki asortyment, różne rodzaje sztucznych liści, różne rodzaje sztucznych kwiatów, odróż przez jakieś kurde, nie wiem, no, asortyment jest ogromny. Więc wybieracie sobie te kwiaty. Oczywiście musicie prowadzić no, działalność, bo nie wszyscy wam hurtownicy sprzedają tak na pojedyncze sztuki. Zazwyczaj to są rzeczy paczkowane po 12, po 10, po 24, po 6 sztuk, nie, e, danego rodzaju liścia czy też kwiatu. E, kupujecie do tego e, doniczki i kupujecie do tego cement i to jest wszystko, cała tajemnica kwiatów sztucznych na sprzedawanych czy to na bazarkach pod, pod cmentarzami czy też nawet w jakichś kwiaciarniach po prostu robicie beton zalewacie ten beton wlewacie ten beton do, do tej do doniczki no i robicie sobie bukiet nie? ja robiłem takie bukiety i nie jest to trudne, trochę fantazji, trochę yy, na jakieś umiejętności i na pewno wyjdzie wam bukiet o połowę, co najmniej o połowę tańszy niż jakbyście go kupili. Wierzcie mi lub nie, ale tak to działa. Yy, więc to do kwiatów sztucznych warto samemu spróbować, bo często bywają yy, w jakichś supermarketach yy, do kupienia kwiaty sztuczne na sztuki. I wtedy wam to się bardzo opłaci, nie? O ile macie ochotę takie coś zrobić, nie? Bo jak, bo jak nie, no to lepiej iść na cmentarz i faktycznie za, y, za taką jakąś w doniczce y, kompozycję zapłacicie kurde, słono albo słonowato, 80, we 150, y, gdzie normalnie byście wydali może 40, może no, 30 złotych, w zależności jak duży to będzie, jak dużo to kompozycja będzie, nie? Jak wa bardzo wasza fantazja łańska pójdzie do przodu z kompozycją także tak to wygląda z kwiatami oczywiście ze zniczami i z wkładami jest to samo też jest stuprocentowa przebitka, nie oszukujmy się no ale te stuprocentowe przebitki są słuchajcie wszędzie, więc więc czy, czy idziecie do sklepu, sklep też się mm, zaopatruje w jakichś hurtowniach niekoniecznie w tych co wy byście się zaopatrywali, ale, ale gwarantuję wam, że w sklepach też są około stuprocentowe przebitki mm, no bo, no bo Sklep musi zarobić, tak samo yy, buda na, ba na bazarze, na tym, nie pełnie na bazarze, buda na cmentarzu albo też stanowisko też musi zarobić i to nie ma w tym nic dziwnego, po prostu tak, tak to jest skonstruowane. Yy, czy ceny zniczy bądź też yy, wiązanek rosną, yy, jak jest jakieś święto? Nie. Przynajmniej w moim przypadku i tak jak widziałem po stoiskach, które sąsiadowały... Ceny wcale nie rosną, kiedy się zbliżają święta, ani też, ani zniczy, ani wkładów, ani kwiatów. Po prostu ceny są te same, które... Patrzcie jak mgła chodzi. Ceny są te same, które... i te jemane muchy znowu. Ceny są te same, które były dzień wcześniej, tydzień wcześniej. No chyba, że w hurtowni coś podróżuje, ale w hurtowni też yy, nie ma co tam gadać. Patrzcie jak piękny widok. Nie ma co tam, paruje woda. Nie ma co tam gadać w hurtowni też, yy, jeżeli coś drożeje, to tylko dlatego, że, że po prostu gdzieś tam yy, ten, który produkuje, czyli producent, yy, też yy, yy, nałożył większą marżę. Także tak to wygląda. O Jezu, teraz jak to z tym zarabianiem? Może tak. A nie może inaczej. Czy to jest y, ciężka robota? Moim zdaniem jest to ciężka robota. Handel z niczami i kwiatami jest to ciężka robota jak z kurczy byk. Po pierwsze, że wtedy, kiedy wszyscy mają wolne, no to wtedy jest y, najlepszy czas na handelek, czyli y, pff, wszyscy mają wolne, a wy musicie iść do roboty. Soboty, niedzielę, święta, nieświęta, y, wielkanoc, Boże Narodzenie, to są dni. Kiedy wszyscy, większość ludzi, nie, może nie wszyscy, bo zaraz ktoś mi tu wypunktuje, pan punktator, ludzie, którzy większość ma wolne ze względu na jakieś święta, wy musicie napierdalać na cmentarzu, bo wtedy właśnie ludzie idą na cmentarz, prawda? Jest to logiczne, więc jest to trochę przejebane i naprawdę moim zdaniem handel z niczami to jest rzecz, tu, którą powinni zająć się ro zająć się ludzie którzy, kurwa, będą szli w zaparte i, i są w stanie poświęcić wszystkie swoje wolne dni i tak dalej, a kiedy na urlop? Zimą można iść na urlop, bo w zimu zdecydowanie mniej ludzi chodzi na cmentarze, szczególnie w styczniu i w lutym. E, I wtedy są o wiele mniejsze przychody, więc e, można wtedy sobie wziąć urlop, tylko co robić w styczniu, w lutym? No chyba, że do ciepłych krajów jechać i to nie ma też gwarancji, że będzie super elegancko i może będzie ciepłe, więc e, wymaga moim zdaniem dużo poświęcać. Trzeba zacznie wcześniej stawiać stoisko, bo ludzie mają też zwyczaju, szczególnie starzy, przychodzić nawet o 7 rano na e, groby, żeby postawić świeczkę. E, niektórzy przychodzą codziennie, wierzcie mi, normalnie stali klienci, normalnie dzień w dzień. I. <kluzny> I przez to trzeba już o 6 rano rozstawiać stoisko. Rozumiecie? Codziennie 6 rano trzeba rozstawiać stoisko. Świątek, piątek czy niedziela codziennie trzeba rozstawiać stoisko. Bo e, mając stałych klientów trzeba o nich dbać. Oni przychodzą, oni wiadomo kupują znicze czy też wkłady. Zazwyczaj wkłady stali klienci kupują. Zaraz dojdziemy do wkładów. Więc ja nie mam kondycji. <grym> Ale to idąc i gadając pod górę, tak to jest. Więc, e, więc świątek, piątek czy niedziela, ta szósta rano trzeba już być na cmentarzu i rozstawiać się z wkładami, z niczami i stać trzeba praktycznie do tej 17, 18, 19 latem. No bo, no bo często ludzie też przychodzą wieczorami. No a w środku dnia nie można zrobić zjesty, bo się nie opłaca po prostu składać całego Majdanu, żeby potem za 2-3 godziny na wieczór rozkładać się. Więc stoi się praktycznie cały dzień i to jest przejebane. Chyba że ma się z kimś spółkę. Ja miałem spółkę, i mówili, mówiły jaskółki, że do dupy, do, do dupy są spółki i nie, nie pykło i tak dalej, nie? Ale, na przykład, e, jeżeli się prowadzi z, nie wiem, z, z żoną, z bratem, z siostrą, no to można wtedy podzielić i jedna osoba stoi południa e, od rana do popołudnia, druga od, znaczy od rana do południa, druga od południa do, do, do popołudnia jakoś to mo, może iść, ale mówię, sam, same e, prowadzenie stoiska to jest bardzo dużo wyrzeczeń, i ja bym drugi raz w to nie poszedł, nawet mając dobre miejsce przy cmentarzu. Yy, dobra, a co z wkładami? Myśmy mieli trzy rodzaje, nie dwa rodzaje wkładów, bo te trzecie woskowe są rzadko spotykane. Częściej to się spotykaje w, w zniczach. Te woskowe wkłady są w zniczach. Chociaż mieliśmy, ale one już to, to chyba wychodzi, bo one się topią i w ogóle nie. Szczególnie latem, więc one raczej spotykane są w zniczach, w zniczach otwartych. Natomiast skupmy się na parafinowych i olejowych. Wkłady parafinowe i olejowe. Najpierw powiem Wam tak, nie oszukujmy się, jak kupujecie z nic z wkładem, to ten wkład nigdy nie będzie się szybko, długo palił. To jest tak skonstruowane, żeby on się szybko dość wypalił. Po to tylko, że jeżeli. żebyście poszli kupili nowy wkład, nie? Rozumiecie? To biznes musi być, więc zawsze w zniczach są wkłady, które palą się dość krótko. Nawet jak są dosyć duże, to i tak nie palą się tyle, co wkład oddzielnie. Kupiony. Na przykład ja teraz mogę pomylić nazwę, ale firma chyba Bolsus, Bolsux, coś takiego. Nie, mogłem się przejęzyczyć, ale mam prawo. Tyle czasu już nie, 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 nie robię w tym, więc mam prawo się pomylić, ale można sobie wygooglować. I na pewno wkład z takiej samej wielkości Bolsus czy Bolsus będzie o wiele dłużej się palił, niż wkład, który jest oryginalny w, w zniczu, który kupicie. Nie. W ogóle ze zniczami to jest tak. Bardziej się opłaca kupować znicze, w które są lane. Poważnie Wam mówię, bo się dłużej palą, zdecydowanie dłużej się palą. Są takie serduszka, gdzie, gdzie do środka są bezpośrednio lany, nie wiem, wosk, czy też, czy też, nie wiem, inny rodzaj tego materiału, który jest we wkładzie i tam wtedy nie ma wkładu, tylko on jest zalewany. I gwarantuję Wam, że te się zdecydowanie dłużej palą niż te znicze z wkładami. Tak jak mówiłem wcześniej, wkład jest po to, tylko żeby tam zapalić i tak dalej. On się szybko spali, można wtedy przyjść i wymienić na porządniejszy wkład. No i jakie wkłady? Parafinowe czy olejowe? Olejowe długo się palą, dłużej niż parafina. Ale olejowe mają to do siebie, że latem przy upałach zaczynają topnieć i wtedy kiepsko się palą. Się nie dopalają. Kiepsko się palą, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc na lato zdecydowanie parafinowe. Natomiast na zimę z kolei zdecydowanie lepiej olejowe. No i tak to w skrócie wygląda. Słuchajcie, parafina na lato, olejowe na zimę. Olejowe dłużej się palą, bo olejowe w zimnej temperaturze nie topnieją i mają tak coś tam mają w sobie, że one palą się dłużej po prostu. I ogólnie olejowe palą się dłużej, tylko że latem po prostu przez, przez to, że jest taka temperatura, a nie inna, no po prostu niezbytnio nie nadają się do użytku. To tyle co o wkładach i o zniczach i o kwiatach zarobki. Zarobki to jest ciekawy temat. Bo generalnie. Taka co dzienniczna na, stojąc na cmentarzu jest trudna, bo powiem e, tak, kiedy się zarabia, to was może zaskoczyć nawet, przynajmniej w, w moim przypadku, oczywiście święto zmarłych to, to jest e, dzień, w którym kurwa wszyscy e, handlarze zniczami świętują, dosłownie, bo jest to ogromna kasa się wtedy przelewa, ogromna, w jeden lub dwa dni ogromna, to są naście tysięcy kurde złotych się przelewa, naprawdę. W te dwa dni, Naście tysięcy. Dokładnie, nie powiem, bo każdy handlarz ma inaczej, nie? Ale to są naście tysięcy naprawdę kurwa hurtownie, to stoją pustkami, bo wszystko biorą e, ludzie, którzy sprzedają e, znicze i kwiaty i tak dalej. Idą kwiaty, idą znicze, idą wkłady, idzie wszystko. 1 listopada i oczywiście m, dzień zaduszny na nas, następny. To jest po prostu kosmos. Jest kurde. Rozpierducha. Zresztą, jak chodzicie na cmentarze wtedy te dni, to sami widzicie, jak ile ludzi jest, a ile handlarzy się pojawia, bo wszyscy chcą no o krótką, tymczasową pozwolenie na handlowanie. Tak to działa, nie? No i, i wtedy jest naprawdę jest duża konkurencja, a zaraz, zaraz potem znowu zostają tylko ci stali handlarze, którzy mają wykupione pozwolenia na rok. Natomiast 1 i 2 listopada to nagle się pojawia tych handlarzy milion. No tak jest, no po prostu, wszyscy widzów tym zarobek i naprawdę na każdym stoisku, im lepsze miejsce, tam przewalają się naście tysięcy złotych, dosłownie, mówię Wam szczerze, na swoim przykładzie. Więc to jest taki dzień, zaskoczy Was jeszcze innym. Dzień? <laughs> Niedziela palmowa, wspaniały dzień, kurde, ludzie idą na cmentarze jak diabli i szczególnie jak się stawia na palmy, które można kupić, przykładowo, w byle jakim sklepie dużym, na przykład jak Kerfur i zapłaci za nie dwa złote czy trzy, to gwarantujesz Wam, że po cmentarze sprzedacie je za 5, za sześć. Idą jak świeże bułki. Jestem w stu procentach pewien. Przynajmniej na moim przykładzie, oczywiście. Więc yy, mówię, niedziela palmowa. Oczywiście yy, takie święta jak Boże Narodzenie, czy też yy, Wielkanoc, yy, sprzedają się w Wielkanoc. Na przykład koszyczki takie jakieś małe Czy strojki, które samemu też można zrobić nie? To też, jest, to też są niezłe dni Do zarabiania Ale jednym z ciekawszych dni Do zarabiania Bądź też dwa dni To powiem Wam szczerze To jest Dzień Matki Naprawdę Byłem w szoku, że w Dzień Matki Aż tyle ludzi Chodzi na cmentarze bo rozumiem szacunek i tak dalej yy, co do swoich rodziców do matek, bo na Dzień Ojca to już nie idą <laughs> sięgam zdecydowanie mniej panowie, za mało się staramy jako ojcowie na Dzień Matki natomiast bardzo dużo ludzi idzie na, na cmentarz yy, i również co ciekawsze na Dzień Kobiet bardzo dużo ludzi idzie na cmentarz yy, nie wiem czy uczcić swoje siostry czy też matki czy też, yy, pff, no nie wiem babcie, kochanki, no kogokolwiek, ogólnie kobiety, też jest całkiem dobry dzień do handlowania z niczami. Oczywiście tu nie porównuję nawet do 1 i 2 listopada, to, to nie. To wszystko się umywa, to wszystko razem do kupy, te wszystkie dni zebrać, to i tak chyba nie dałoby się tyle ogarnąć, co w pierwszy i drugi dzień listopada. Na pewno nie. Więc takie dni. No i co jeszcze? Ta smutna rzecz, pogrzeby. Pogrzeby, jeżeli macie miejscówkę, gdzie e, przez bramę wchodzą e, panowie z trumnami e, prowadząc na ostatnią drogę na cmentarz daną osobę, a zanim za tą trumną idzie kupa ludzi, która, która przyszła na pogrzeb, to gwarantuję Wam, że to zdarzyło się Wam takie właśnie pojedyncze strzały, które naprawdę można. No może nie tysiaka, ale stówkę, dwie, trzy tak przygarnąć w pięć minut, czy dziesięć, bo wszyscy lecą wtedy kupić z bo o kurde zapomniałam, o kurde nie mam, czy też kwiatek, można przygarnąć kilka stówek. Ja mówię tak na sucho, bo ja mówię wam z perspektywy sprzedawcy, nie? Nie z perspektywy człowieka, który idzie na cmentarz, więc wybaczcie mi, że tak sucho mówię o tym, nie? Ale takie są fakty, nie? Możecie przygarnąć przy takim jak dobry pogrzeb, no to kilka stówek możecie przygarnąć i to tak jakby na czysto, nie? Odliczając te wszystkie koszta, yy, czyli zakup tych zniczy w hurtowni czy też grobienie kwiatów yy, z hurtowni, nie. I na czysto zysk kilka stówek. Ale to też zależy od pogrzebu, a pogrzeby aż tak często nie, nie, nie przychodzą, więc takie mniej więcej moje spostrzeżenia, schandlowania. Czy polecam? Mówię, dla upartych, dla tych, którzy lubią się na cmentarzu w cudzysłowie szarpać z konkurencją i cenami i, i zaglądaniem jeden drugiemu przez stoisko, co on ma nowego, a czego ja nie mam i co, co ja bym chciał mieć, czego on nie ma. Mm. Moim zdaniem, po moich doświadczeniach, ja bym drugi raz to nie poszedł. To jest praca dla wytrwałych, dla ludzi, którzy chyba naprawdę nie mają co robić z czasem, bo trzeba się dużo poświęcać, bo oprócz tego, że trzeba stać na stoisku, to trzeba robić te wiązanki, co też trochę czasu zajmuje, więc to nie jest takie coś, że przychodzicie i handlujecie i wychodzicie, chyba, że u kogoś pracujecie. Natomiast jeżeli sami prowadzicie stoisko, to ja wam powiem, że. Polecam, ale dla wytrwałych. I to też wcale nie gwarantuje, że dorob, nie gwarantuje, że dorobicie się majątku, bo to bardzo dużo zależy, jeszcze raz powtarzam to, co mówiłem na początku filmu, od miejsca, jakie będziecie mieli przy cmentarzu. Bo możecie mieć ogromny asortyment będziecie mieli kiepskie miejsce, gdzie mało ludzi wchodzi tym wejściem i główno zarobicie. I zawiniecie e, swój Majdan po dwóch, trzech miesiącach, no, daj Boże, po pół roku z długami. Myśmy długów nie mieli, ale u nas to nie pykło, bo po prostu się nie dogadaliśmy i nie dogadywaliśmy się, i w ogóle się wszystko rozjebało. Pozdrawiam Was serdecznie w tą piękną, piękną niedzielę. Szkoda stoi, a my wracamy montować ten film. Trzymajcie się w jakiś sposób i tyle.